Dzień dobry. Witamy w muzułmańskim świecie, w muzułmańskim stylu. Good. A zrobisz zdjęcie? Jesteśmy w stolicy dywanów irańskich. Czytamy sobie turecką telewizję. Widzicie, jaka ta pamiętniczka jest tutaj, nasza kuzynka. After and before. Nice time. Yes. Oh, it's good. Yeah, the first one. Made from natural colors. Color of fruits, color of forest. Przed tym, proszę zobaczyć. Tu już jest. Before. Zwariowałam z nadmiaru miłości. To jakaś sekta, nie możemy się stąd wydostać. Kursza! Kursza! Jakie siły? Jakie szuza? Mordechaj, onkel Esther. Jedyną pewną rzeczą jest to, że na obiad będzie ryba. Jednak nie wszyscy w tym momencie doświadczają perskiej kultury. Zapraszam. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Proszę się, stować. Antypical fashion house on the TV is Polish disco about Alexander. Explode!
Sylwia. Hi, my name is Lana. What's your name? Different countries. See? Hey, hey, hey. So which is this one? Chociaż jest jeszcze szansa, że zobaczymy się w Teheranie. Tak, musiałyśmy stopować w nocy, tak się tak właśnie poszło. Chociaż nie jestem z zdążyłyśmy tylko wysiąść z auta, a nasz kierowca podbiegł do policjantów, zagadał z policjantami. Policjanci zagadali z kierowcą, nawet szybko nie zdążyłyśmy wyciągnąć. Co to jest? Co to jest za stopowanie w tym Iranie? Tak, oni zabierają nasze plecaki, ładują nas do auta. Dagestan mi się koni. Iran S. We're safe, we're alive. Still. You want to send part of your body to your parents. You're safe here. Całą naszą podróż mamy totalnie dzikie szczęście w Iranie. Ponieważ gdy przyjeżdżamy do Tbilisi, mówią, o, tu jest całkiem spoko. Dwa dni temu było takie okropne upały, że nikt nie mógł wytrzymać. Jedziemy do Mahabatu, do Sardashtu, to jest irański Kurdystan, tam jest tak samo i tak samo na to wszystko opowiadają. Jedziemy do Hamadanu, mówią, no tu jest jeszcze całkiem spoko, ale jak pojedziecie do Shirazu, to będzie masakra. Jedziemy do Shirazu i temperatura jest też całkiem spoko. Jedziemy z Shirazu na Zatoką Perską, jest po prostu gorąco, ale daj radę i daj radę nawet stopować, bo oczywiście nie musimy zbyt długo czekać. No i przyjeżdżamy na pustynię w okolicach Jazdu i rzeczywiście temperatura jest po prostu całkiem niezła, chociaż stopy tak piekielnie palą, jak chodzi się po tym piasku, ale i tak jest okej. Te były dla facetów, te takie okrągłutkie, ładniutkie były dla... Otwierać mogła kobieta, bo nie bała się, że otworzy facetowi nieznanemu. For free.